Cześć kochani, z tej strony Czarownica. Postanawiam iść za ciosem, jako że przyszły do mnie dwie niespodzianki. Jedna to Iza postanowiła mi obdarować mnóstwem odbitek. Thank you. O, tak to miało być. A z drugiej strony dostałam super przesyłkę od dziewczyn. Od Eli, od Emy tak naprawdę. Akcja pod tytułem Kochamy Akcjona. I zobaczcie, przyszły do mnie markery z Twin Marker. One są teraz spakowane po trzy, jeśli dobrze pamiętam. Do mnie przyszły prawie wszystkie zestawy, na jeden jeszcze czekam. No i chciałam wam pokazać, jak one się blendują. Wszystko, a o co chodzi? Cały komplet wszystkich kolorów, które są dostępne, można chyba dostać za 50 kilka złotych. Plus przesyłka z Polski do Polski, bo Emma ma dobre serce i po prostu biega po tych akcjonach i kupuje je hurtowo, po prostu je ogładza z wszystkich rzeczy, żeby dziewczyny w Polsce wspomóc. Kiedyś paczki wysyłali w innym celu, a teraz paczki dla skraperek są. Ale co dobrze, dziękuję ci Emma, masz wielkie serce i po prostu super, że mamy kogoś takiego fantastycznego jak ty. A ja wam chciałam pokazać, jak one się blendują. Dla mnie to też jest nowość. Znaczy, powiem wam, że już patrzyłam, więc wiecie. Ale wiem, że fajnie się blendują, więc chcę wam pokazać, jak to generalnie działa. Więc mamy stempelek od Izy, markery od Emmy i za pośrednictwem Eli. Więc myślę, że możemy działać. Jedyne, czego mi brakuje w tych kolorach, chyba jeszcze filety mają do mnie dojść, ale jednego, czego mi brakuje, to są kolorów skóry. Natomiast mam nadzieję, że akcja się postara, bo Emma zrobiła research i wiem, że oni trochę tych kolorów mają, więc są szanse, że jeszcze coś przybędzie. Dobra, to ja w takim razie trochę zoomuję, bo to jest chyba dla was za daleko. I pokoloruję ją na tyle, na ile nie dotyczy to jej ciała. Gdzie ty się zoomuje u mnie? Na przykład, że tu. Dobrze, więc jak już może część z was wie, u mnie to będzie tak, że lecimy od najjaśniejszego do ciemniejszego. Czyli ja zaczynam od Blue Eyes i lecimy z jej koszulką. Używam najjaśniejszego koloru po to, żeby trochę jakby zmoczyć ten papier i po to, żeby ciemniejsze kolory później ładniej się rozprowadzały. Jeśli mam być szczera, normalnie użyłabym dużo jaśniejszego niebieskiego jako podkład, ale tym też damy radę. Zobaczcie, marker sam ze sobą pięknie się blenduje. Nie zostawia żadnych niechcianych kresek. Jedyne co przy tych markerach, bo tak jak mówię, już trochę zdążyłam je przetestować, bo nie wytrzymałabym chyba. Jedyne co, to one są bardzo mokre. Więc tutaj, gdzie boję się, żeby mi cokolwiek wyjechało, bo też jeszcze zależy od papieru i tak dalej, a tego papieru też nie znam, bo tak jak mówię, nie stemplowałam go sama, dostałam go od Iz, ale papier jest super, jak widzę. Ale wiem, że lubię uciekać poza linię, więc wolę sobie nie dojechać, a potem delikatnie tylko gdzieś tam dociągnąć białe miejsca, bo na przykład niebieski kolor usuwać z ręki byłoby naprawdę ciężko. Nie mówię, że nierealny, ale ciężko i mało przyjemnie, że tak powiem. Dobra. Teraz biorę kolor najciemniejszy, jaki mam. Czyli w tym wypadku to jest 54... Nie wiem, co to za nazwy. Vindian. Żeby wam tylko numerki mówić. I tam, gdzie naturalnie są pozaznaczane cienie, załamania, to sobie je po prostu objadę.
tu, gdzie ręce, pod kubkiem na pewno będzie miała ciemniej. I mamy jeszcze 57. Łapiesz ostrość. I teraz sobie je po prostu zblendujemy. Już trochę te kolory są takie niedobrane, bo ten jest mega zielony. Noż. A te dwa są raczej jednak niebieskie. No myślę, że... Ale to tak wszędzie jest. I jak się kupuje promarkery, jak się kupuje Spectrum Noir, to niektóre z nich blendują się lepiej, inne blendują się gorzej. Fajnie jest sobie porobić, jak już się zna swoje markery. I to jest właśnie to, że mi się wydaje, że nieważne... O, widzicie, ja wiedziałam, że wyjadę na rękę, ale to już jest moja wina. Ja sobie to dociągnę później. Mi się wydaje, że nie chodzi o to, jaką mamy firmę. Wiadomo, że może trochę pomaga trochę ta końcówka pędzelkowata, bo można nią takie pociągnięcia bardziej robić, ale to powiedzmy już jest wyższa szkoła jazdy. Natomiast mi się wydaje, że bardzo dużą rolę odgrywa to, czy osoba, która koloruje, zna swoje markery. Bo jak osoba zna swoje markery, to ja mogę powiedzieć po sobie, że mam ulubione kolory z promarkerów, ponieważ to były moje pierwsze markery, którymi się bawiłam. I doskonale wiem, który z którym się zblenduje i który z którym będzie wyglądał idealnie. Czasami nawet to nie są... Ja na przykład wiem, które brązowe w połączeniu z pomarańczowym i żółtym dają ekstra takie włosy brązowe z refleksami. No i to jest kwestia przyzwyczajenia, tak? Popracowania z nimi trochę, zobaczenie co wychodzi, co nie wychodzi, co wychodzi do bani. I wydaje mi się, że należałoby się bardziej skupić na tym, nie na marce tego co mamy, tylko tak naprawdę ile my czasu i pracy poświęcimy w to, żeby poznać swoje narzędzia. Te markery są całkiem niezłe. Blendują się nieźle, słuchajcie. Nawet ten zielony dało się z tymi niebieskimi tutaj, widzicie, ugrać trochę. Brakuje mi w nich trochę tych takich mega jasnych kolorów, bo tutaj na tych przejaśnieniach zrobiłabym całkiem totalny jasny brzuch. Nie wiem, czy w ogóle to widzicie. Czekajcie, zbliżę wam. Bo u mnie jak światło pada, to jest dużo jaśniejsze. Czekajcie, spróbuję wam to... Tutaj później zdjęcie może zobaczycie. Ale chodzi mi o kolor, tak? Bo blendowanie, jak widzicie, wszystko tutaj gra i buczy, że tak powiem, pięknie. Dobra, to ja włączę chyba muzykę wam. I trochę przyspieszę, żebyście się nie nudziły.
I słuchajcie, jako że skończyły mi się kolory, dziewczynę mamy wykolorowaną, poza jakby jej ciałem. I w tych Twin Markers niestety nie ma kolorów takiej skóry, więc przerzucam się na markery, które znam. Mam też tutaj blenderek, ponieważ no jednak nie udało mi się być idealną i te jej ręce trochę krwawią, więc muszę parę tutaj niedociągnięć poprawić. No i zobaczcie, pomalowany stempel wygląda tak. Moja opinia, markery, czekajcie, odzoomuję trochę. Markery Twin Marker są całkiem fajne.
końcówkę mają trochę twardszą od tigerów, to bo jak wiecie, tigery też bardzo lubię, ale to powoduje, że można na przykład lepiej się detale koloruje. I se maznęłam na środku. Czekajcie, którym to ja robiłam? Chyba tym. Bo jeżeli markery są, mają końcówkę za miękką, tak jak tej gery, no to ciężko jest dojechać w jakichś tam takich detalach. Ja je bardzo lubię. Tak naprawdę nie znalazłam jeszcze markerów alkoholowych. Poza takimi, które są ściśle do podpisywania ubrań i tego typu rzeczy. Czyli takich, które są alkoholowe, ale nie zostały stworzone do kolorowania. To jak na razie nie trafiłam na żadne, które by mi się nie podobały, będąc szczerą. Także ja jakość do ceny bardzo polecam. On na chwilę obecną, bo aukcja ma przeróżne promocje, kiedyś ponoć były w takich wielkich opakowaniach, na chwilę obecną one są w setach kolorystycznych pakowane. I chyba jeden taki set kosztuje 9 zł.